Loża radiowa. No i są z nami nasi goście. Troszkę musieliśmy zaczekać, ale gwarantuję Państwu, że warto było. Ewa Kosowska-Korniak, dzień dobry. Dzień dobry. I Roman Jarosiński. Dzień dobry Państwu. Czyli Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Zupełnie nowa jednostka, która dziś zainaugurowała działalność. Byliśmy zaproszeni, zresztą nasz reporter już wrócił z tego, co wiem, z uroczystości. Uroczystości się zakończyły, teraz trzeba się wziąć do pracy. No i to pytanie, to w takim razie na kogo czekacie? My rozpoczynamy działalność Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu w celu, że tak powiem, rozpropagowania idei mediacji. To jest najważniejsza rzecz, która jest przed nami. Zapoznanie z filozofią mediacji oraz popularyzowanie tego typu rozwiązywania sporów. Bo chciałem zwrócić Państwu uwagę, że to jest rozwiązanie sporu, które potrafi być satysfakcjonujące dla obu stron. To jest to, czego nie otrzymamy w procesie. Bo jeśli pójdziemy do sądu, to jedna strona wygraną jest, druga jest przegraną. W wyniku zawarcia ugody może dążymy do tego, żeby obydwie strony były stronami wygranymi. Nie sprawdza to się tu stwierdzenie, że kompromis jest zgniły? Trochę się sprawdza, dlatego że my nie dążymy do kompromisu w mediacji, my dążymy do takiego rozwiązania opartego na współpracy, kooperacji, czyli na takim rozwiązaniu win-win, gdzie każdy dostaje 100%, a w kompromisie każdy dostaje 50%. Więc to rzeczywiście, ideał mediacji to nie jest kompromis, to jest ta współpraca win-win. Opolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji rozpoczęło działalność przy Izbie Gospodarczej, tak? Czyli z założenia waszymi odbiorcami są przedsiębiorcy? Niekoniecznie, natomiast rzeczywiście tutaj jest to w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w całej Polsce. Tworzonych jest 15 centrów arbitrażu i mediacji w poszczególnych województwach, w każdym mieście wojewódzkim. Koordynatorem jest Lewiatan w Warszawie. Natomiast Opolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji zostało powołane dzięki Opolskiej Izbie Gospodarczej. Tutaj wielkie podziękowania za umożliwienie zrealizowania tego projektu. I chcemy, że tak powiem, pokazać, że warto było zainwestować czas i pracę w to, żeby to powstało i dało efekt, jakiego byśmy sobie oczekiwali. To jeszcze dopytam, bo na stronie tej głównej właśnie centrów mediacji jeszcze nie widzę opolskiego środka, czyli trochę później zaczynamy niż inni. Różne ośrodki zaczynają w różnym czasie, bo to było uzależnione od podpisywania umów o współpracy i przelania środków i tak dalej. Natomiast to jest już prawie że gotowe, czyli my już przekazaliśmy pewne materiały do Warszawy i one zostaną uruchomione na tej liście głównej niebawem. Także jesteśmy, na pewno będziemy w tej sieci, będziemy do odnalezienia na tej platformie takiej ogólnomediacyjnej i myślę, że to jest taki dobry adres, pod który warto kierować osoby, nie tylko takie jak przedsiębiorcy, o których już rozmawialiśmy, nie tylko przedsiębiorców, ale również samorządowców, również osoby fizyczne, pracodawców wszelkiego rodzaju, osoby, które po prostu widzą przyszłość mediacji i chcą z tej mediacji skorzystać. Tam będą konkretne narzędzia, jak to zrobić i też takie wskazówki i przekierowanie do nas, jako do ośrodka mediacyjnego, w którym te mediacje będą prowadzone. Tam, gdzie jest biznes, tam są pieniądze, czy tam, gdzie są pieniądze, jest możliwość w ogóle mediacji? Jak najbardziej. Czy macie dowody na to, że to się udaje rozwiązać na etapie właśnie takie spory? Ja jeszcze jedną rzecz bym tutaj mógł powiedzieć, że czas to pieniądz, a mediacja to jest oszczędność czasu. Ale walka toczy się o pieniądze jeszcze większe. Ale jeśli pani dostaje już dzisiaj te pieniądze, to one są dużo więcej warte niż Będą warte po 7 latach, kiedy wyrok się uprawomocni, nie wiadomo, tak? Czy w ogóle będą, prawda? W związku z czym tutaj to drugie przysłowie by miało większe zastosowanie. Natomiast chciałbym jeszcze na taką główną ideę tutaj wskazać, mianowicie dzisiaj najpowszechniejsza mediacja to jest mediacja w sprawach rodzinnych. Natomiast tutaj jest ukierunkowanie właśnie, co pani teraz wskazała, to znaczy, żeby spopularyzować ideę mediacyjną w ramach postępowań gospodarczych. Gdyż do tej pory, że tak powiem, sprawy gospodarcze stosunkowo rzadko trafiały do mediacji. I my chcemy pokazać, że również spory gospodarcze możemy rozstrzygać w drodze mediacji, w drodze satysfakcji obojga stron. Raz, będzie to też bardzo pomocne dla sądów, które, że tak powiem, dzięki temu będą odciążone, bo będą w stanie odesłać sprawę do mediacji i miejmy nadzieję, że ta mediacja się zakończy pozytywnie, w związku z czym już odpada długotrwały proces sądowy. Dwa, niezależnie od sądu,
przedsiębiorcy, jak już będą widzieć, że mają pewien problem, będą mogli się zastanawiać, czy iść do sądu, czy może najpierw spróbować mediacji, a jeśli się nie uda, to dopiero sąd nam zostanie. Powiedzmy jeszcze tak bardzo praktycznie. Centrum mieści się gdzie w Opolu? W Opolu przy ulicy Walińskiego 2, czyli praktycznie centrum miasta przy Solarisie, przy tym rondzie, zaraz po wejściu na ulicę Walińskiego. Jesteście tam codziennie, czy jakieś są dyżury od do? Jesteśmy codziennie od godziny 8 do 16. Centrum jest czynne, centrum stoi otworem i każdy, kto jest zainteresowany mediacją, może przyjść. A to mogą być również takie osoby z ulicy, które chcą po prostu przeprowadzić postępowanie mediacyjne, takie umowne, bez wnoszenia pozwu do sądu, bo jest taka możliwość, i zrobić to szybko, sprawnie, z podobnym efektem jak w sądzie. A kto czeka w tym centrum? Jaki wygląda zespół? Wy jesteście prawnikami wszyscy, czy macie różne przygotowania? To znaczy tak, będą na pewno dyżurować mediatorzy, którzy będą z nami związani, ale oprócz tego na stałe jest pracownik takiej obsługi administracyjnej, który będzie przyjmować takie zgłoszenia, zlecenia i tak dalej, będzie wszystkie te formalności załatwiać, i będzie dyrektor lub wicedyrektor CAM-u, obydwaj są prawnikami. Pan dyrektor jest radcą prawnym, więc jak najbardziej dobry adres do uzyskania pomocy. A ja się zastanawiam, czego tam mogą szukać samorządowcy? Mogą szukać rozwiązania w drodze mediacji takiej administracyjnej, gdyż niedawno została wprowadzona taka procedura, taka możliwość generalnie do kodeksu postępowania administracyjnego, czyli mediacje właśnie administracyjne, i to mogą być mediacje między samorządami albo między samorządem a obywatelem. Właśnie, bo ja nie pamiętałam, że była taka opcja albo, w ogóle, że tak, kiedyś było. Nie było. Dopiero ta możliwość jest od niedawna. No, troszkę raczkuje, bo to są pierwsze miesiące, ale no, od czegoś trzeba zacząć. Myślę, że nasze centrum będzie takim dobrym miejscem, żeby spróbować takie mediacje prowadzić. Gdzieś w Polsce już odnotowano taki przypadek? Tak, już są prowadzone. Wiem, że tutaj samorządy, to przy udziale też regionalnych izb obrachunkowych, tego rodzaju mediacje prowadzą. Żeby mediacja była skuteczna, muszą się na nią zgodzić dwie strony. Tak. To jest podstawa mediacji. To jest podstawa, to jest dobrowolność. Oczywistość, że bez chęci jednej i drugiej strony nie ma możliwości zasiąścia do stołu mediacyjnego. I jeśli jest szczera chęć rozwiązania tego problemu, to jest duża szansa, że w drodze mediacji ten problem zostanie rozwiązany i zostanie to zakończone ugodą, która ten problem nam rozwiąże. Natomiast rzeczywiście, gdybyśmy mieli do czynienia z sytuacją, gdy mamy jakiegoś uparciucha, który mówi nie, bo ja mam rację, to rzeczywiście tutaj do mediacji nikogo nie możemy zmusić. Jak również do podpisania ugody, bo ugoda też jest możliwa pod warunkiem, że te dwie strony, które się spotykają w mediacji, chcą tej ugody. One ją wypracowują wspólnie i, że tak powiem, podpisują wtedy, kiedy ona spełnia ich oczekiwania. W innym przypadku pozostaje im nadal droga sądowa. W tych sprawach rodzinnych wiele razy rozmawialiśmy na ten temat, że często te strony potrzebują czasu, żeby jednak muszą dorosnąć do tego, żeby siąść do jednego stołu. No, ciekawe, jak to będzie w sprawach gospodarczych. O tej stronie praktycznej może porozmawiamy za chwilę. Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Ja są nimi, przypomnę, Ewa Kosowska-Korniak i Roman Jarosiński, czyli silna reprezentacja Centrum Arbitrażu i Mediacji. No i zaczęliśmy ten temat, wprowadziłaś go, Agnieszko, właśnie tego praktycznego wymiaru mediacji. W sprawach rodzinnych, to przypomniałaś, trzeba długo, niekiedy dojrzewać tak emocjonalnie do tych rozwiązań mediacyjnych. Jak to jest z przedsiębiorcami właśnie, kiedy kwestie gospodarcze wchodzą w grę? Czy tutaj tylko czysta matematyka, co się komu opłaca? Czy te emocje też rzeczywiście mogą wydłużyć ten czas? Podczas mediacji gospodarczych emocje mogą się pojawić i ja się z takimi sytuacjami spotkałam, natomiast one nie są w tej mediacji najważniejsze. Najważniejsza jest jednak taka czysta kalkulacja, biznes, oszczędność czasu, oszczędność pieniędzy, pewność rozwiązań, taka pewność funkcjonowania w pewnej społeczności, w pewnej rzeczywistości prawnej również, więc to jest ta korzyść dla przedsiębiorców, przy czym nie zawsze przedsiębiorcy, którzy są, powiedzmy, dużymi przedsiębiorcami, chcą mediować wtedy, kiedy po drugiej stronie stoi jakiś maleńka firemka, maleńki człowieczek. Wtedy często słyszę takie argumenty, że nie, my wolimy pójść do sądu, nam się tam nie śpieszy, nam są te pieniądze niepotrzebne, dla nas to jest mała kwota.
niech sąd rozstrzygnie. W tej sytuacji Dawid i Goliat praca przed wami. Sprawdzę. Tak, to też jest praca przed wami, żeby właśnie te duże podmioty przekonać do tej mediacji tak naprawdę, no bo... To prawda, to jest duża praca taka polegająca na zmianie mentalności, ale ten efekt się osiąga różnymi działaniami. My dużo takich działań prowadzimy. Czyli pierwszym takim ważnym będzie konferencja właśnie skierowana między innymi do przedsiębiorców, do samorządowców również. Konferencja mediacji w rodzinie i firmach rodzinnych, która się będzie zasadzać na konfliktach w firmach rodzinnych, na problemie sukcesji, między innymi takim głośnym teraz. To dotyczy wielu dużych przedsiębiorców i właśnie mediacja daje im możliwość rozwiązania tych spraw. I te wszystkie tematy poruszymy podczas konferencji, która będzie zorganizowana w październiku, 11 października, taka siódma OAS-ka konferencja mediacyjna. My jesteśmy współorganizatorem tej konferencji. Będziemy również tam występować, będziemy mówić o centrach arbitrażu i mediacji i mamy nadzieję dotrzeć do właściwych osób, zwłaszcza, że z reguły w tej konferencji bierze udział około nawet 300 uczestników, więc to jest duża inicjatywa. Kolejna rzecz to są studia podyplomowe z mediacji sądowej i pozasądowych. Takie studia są uruchomione w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Trwa jeszcze generalnie nabór i to jest też taka przestrzeń dla tych wszystkich osób, które są zainteresowane mediacjami, do tej pory nie zdobyły takich uprawnień, żeby, a czują, że mają potencjał, na przykład czy są radcami prawnymi, czy są po prawie, czy po administracji. Ale czują, trzeba że być prawnikiem. Nie trzeba, trzeba ukończyć studia wyższe, ale do gospodarczych, do administracyjnych to już warto mieć to przygotowanie takie trochę lepsze niż na przykład po studiach, nie wiem, typu filologia, czy coś takiego. Więc to jest otwarte dla wszystkich. Warto się zapoznać z tą ofertą, dlatego że teraz takim naturalnym miejscem, gdzie będzie można przychodzić, mediować, odbywać staże, przyglądać się pracy mediatorów, jest właśnie Centrum Arbitrażu i Mediacji. Wiemy, gdzie wy będziecie, wiemy, jak was znaleźć, no to teraz powiedzmy, przychodzę do was i co się dzieje? Mam konflikt z firmą z zapłatą, bo ja sprzedałam im, a oni nie chcą zapłacić. No, to jest na razie początek. Przychodzimy i stwierdzamy, że mamy konflikt z kimś tam. Oczywiście ten konflikt trzeba rozwiązać przez mediację, ale do tego trzeba zaprosić jeszcze drugą stronę. Więc może pani przyjść. Podpowiadacie, jak to zrobić? Czy to ja ich zapraszam, czy może nie? Pani zaprosić, ale może pani też poprosić Centrum Arbitrażu i Mediacji, aby wysłało zaproszenie do stołu mediacyjnego tej firmy w celu rozwiązania tego konfliktu problemów. I oczywiście od tej woli drugiej strony, czy siądzie, czy nie siądzie do stołu, no to będzie zależało, czy ta mediacja się rozpocznie, będzie prowadzona, czy też nie. Zakładamy, że przychodzą. Zakładając, że przychodzą, no to jest dobierany mediator do rozstrzygnięcia tego sporu. Zasiadają przy stole mediacyjnym i mediator prowadzi mediację. Aż są jakieś takie ogólne wskazania, że na przykład taka rozmowa nie powinna trwać dłużej niż 3 godziny, no bo wtedy już wszyscy są tak nakręceni, że i tak się nic nie ustali. Czy są jakieś takie właśnie wasze wewnętrzne regulacje takich rozmów? Nie ma, ale to sam proces pokazuje. To mediacje są pewnym procesem. I ja powiem tak, że po 2 godzinach z reguły wszyscy mają dosyć. No, znaczy czasem trwają mediacje 3 godziny, czasem i 4 godziny, ale to jest tak intensywny czas, że naprawdę nie powinny trwać zbyt długo. Lepiej jest nabrać świeżego oddechu, spojrzeć z innej perspektywy przy kolejnym spotkaniu. No czyli właśnie. Rozstać się z pewnymi jakimiś zaleceniami. Przespać się z nimi, jak to się mówi. Przespać się czasami z pracą domową, ja tak mówię w żartach, ale rzeczywiście z pewnymi kwestiami do przemyślenia, do ustalenia, do sprawdzenia pewnych rozwiązań i spotykamy się ponownie. Także z reguły 3-4 spotkania to jest taki dobry czas do tego, żeby zawrzeć ugodę, zwłaszcza, że część spotkań może się odbywać na osobności i my również mamy taką możliwość prowadzenia spotkań na osobności jakby w ciągu jednego dnia. Czyli możemy to możemy sobie wyobrazić tak, że przychodzą 2 strony na mediację, zaczynam od spotkania wspólnego, od przedstawienia im zasad mediacji, zawarcia takiego kontraktu z mediatorem. Potem po tym prezentacji pierwszych stanowisk decydujemy się na spotkanie na osobności i wtedy mamy osobne pomieszczenie. Do drugiego pomieszczenia wychodzi jedna ze stron, druga strona zostaje, rozmawiamy, mediator, strona. Po tych ustaleniach jest zamiana miejsc, także prosimy tamtą stronę, uzgadniamy jej jakby granice też oczekiwań, granice ustępstw, zdolne granice, tak zwaną batne i watne, to się tak z angielskiego nazywa. Badamy, na co możemy sobie pozwolić, na co oni są skłonni się zgodzić.
I potem, mając te stanowiska, spotykamy się po raz kolejny już na spotkaniu wspólnym i już tutaj negocjujemy konkretne rozwiązania. Mhm. Wtedy jest po prostu łatwiej. A czasem jest tak, że odbywa się bez spotkań na osobności, że przy jednym stole, w odpowiedniej atmosferze, przy odpowiednim pokierowaniu rozmową jesteśmy w stanie się zbliżyć. Jawela, nie chcę mylić pojęć. To jest decyzja, postanowienie, ugoda, jak to brzmi na koniec? Ugoda. Tak? Czy ja się mogę rozmyślić? Każdy ma wolną wolę i każdy w każdym czasie może podjąć suwerenną decyzję, jaką uznaje w danym momencie za słuszną. I mogę iść do sądu znowu z tą sprawą, z którą mediowałam? To jest tak, że z jednej strony, jeżeli ta ugoda zostanie zatwierdzona przez sąd, to ona będzie miała już taką moc wyroku sądowego, prawda? No ale z drugiej strony mogą zaistnieć jakieś nowe okoliczności, mogli zawsze powołać na jakieś nowe rzeczy i pójść z nowym wnioskiem czy pozwem do sądu. To jest jakby jedna sprawa. Rozmyślić się można jeszcze przed podpisaniem. Można się rozmyślić przed podpisaniem, można się rozmyślić przed wysłaniem do sądu o zatwierdzenie, bo to też jest tak, że sąd zatwierdza na wniosek stron. Tak, czyli ta pieczęć sądu tam się pojawia. Tak, ale na wniosek stron. To strony muszą zgodnie napisać, nie tylko podpisać ugodę, ale też napisać do sądu wniosek, że wnosimy o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. I to wtedy jest bardzo szybko i sprawnie, dlatego że sąd bada tylko takie kwestie, jak to, czy ta ugoda jest zgodna z prawem, z zasadami współżycia społecznego, czy nie służy obejściu prawa, czy nie zawiera treści niezrozumiałych. Jeżeli te wszystkie warunki są spełnione, to okej. Okay. To ja jeszcze muszę dopytać, jak to z projektami bywa. Projekty są, tak jak jakie projekty ministerialne są i potem nagle przestają być. Jak to wygląda w przypadku centrum? Dostaliście jakiś temat testowy? Będziecie u nas przez 4-5 lat? Dostaliśmy grant, powiedzmy sobie, i na rok czasu mamy zapewnione finansowanie przez ministerstwo, to są środki Unii Europejskiej. Natomiast później mamy kolejne 2 lata minimum prowadzić to Centrum Arbitrażu i Mediacji. Natomiast naszym zamysłem jest, że to się wpisze na trwałe w pejzaże pola i to Centrum Arbitrażu i Mediacji będzie trwało i rozwiązywało problemy i pomagało ludziom do końca świata. I jeden dzień dłużej. Tego życzymy Państwu na starcie. Przypominam, że naszymi gośćmi byli Ewa Kosowska-Korniak. Dziękuję. Dziękuję. I pan Roman Jarosiński. Dziękujemy. Dziękuję Państwu. Z Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Loża radiowa.